Witam i zapraszam na kolejny chrześcijański film The Trump Prophecy. Po polsku prawdopodobnie będzie to przepowiednia o Trumpie. Ja bym go tak przetłumaczyła. Uprzedzam, że streszczenie filmu nie ma na celu wywoływania politycznych dyskusji. Film zaczyna się od tego, że jakaś narkomanka z dwójką dzieci podpala dom. Bohater filmu Mark Taylor, strażak, w tym czasie śpi z Biblią w rękach w remizie z innymi strażakami. Wszyscy wstają i jadą gasić pożar. Mark ratuje dziewczynkę, ale jej brata niestety nie udało się uratować. Po tym pożarze Marka męczą koszmary. Powracają do niego sceny, jak tam jedzie. Nagle Mark patrzy się w kamerę, jakby coś zobaczył. Wtedy mój partner powiedział, zaraz wyskoczy Trump, ale nie wyskoczył ten ryj. Mark rozmawia ze swoją żoną o jego przejściu na emeryturę po 20 latach. Ona jest zadowolona ze 20. Mark mówi, że po 25 miałby większą emeryturę. Żona zbiera się do pracy, a Mark planuje umyć łódkę. Znajduje w niej swoje zdjęcia z ojcem, a to z nim właśnie pływał tą łódką. Otwiera skrzynkę na narzędzia i tak jakby uderzyła go jakaś niewidzialna siła z góry, rozsypując je. Mark przewraca się na plecy i pyta, what's happening to me? Mark idzie do lekarza i u niego dowiadujemy się, że Mark cierpi na zespół stresu pourazowego, po angielsku PTSD. Lekarz przepisuje mu jakieś lekarstwa. Mark idzie do swojego bossa, rozmawia z nim o emeryturze. Boss mówi, że no zasłużyłeś sobie na tę emeryturę, ale widać, że jest niezadowolony. Mark w nocy dostaje drgawek, śnią mu się koszmary. Widzimy, jak pali mu się łóżko, ale to tylko jego wyobraźnia. Budzi się o 4 rano, idzie do drugiego pokoju i zapisuje ten sen w swoim dzienniku. Kolejnej nocy znowu śni mu się koszmar. Tym razem idzie gasić pożar i nagle wybucha ogień. Budzi się i zapisuje ten sen. Pisząc, wracają do niego wspomnienia z pożaru, o którym była mowa na początku filmu. Widzi chłopca, którego nie udało się uratować. Mark żegna się ze swoją pracą, chowa do pudełka wszystkie swoje dyplomy i odznaczenia. Żona go pyta, czy się modlił w tej sprawie. Mark zabiera swoje rzeczy z pracy, rozmawia ze swoim szefem, że jest wypalony, nie może funkcjonować, a ręce mu się trzęsą. Bóg mu podpowiada, że jest coś innego dla niego. Mark idzie na emeryturę, łowi ryby, rzuca frisbee, idzie do wesołego miasteczka. Mark śpi i proszę obejrzeć tę scenę, ona jest chora. Mark śpi i nagle opuszcza ciało, pojawia się ten paskudny ryj. Mark spada i potem staje twarzą w twarz z tą paskudną mordą. Przepraszam za złą jakość, nie mogę niestety nagrywać jakby z komputera, bo wtedy YouTube mnie dojeżdża o prawa autorskie. Mark spotyka się z pewnym panem, jakimś lekarzem, który ma jego wyniki badań. Po tym przejściu na emeryturę Mark siedzi w domu, ciągle śpi albo jest nieprzytomny. W nocy Mark śpi i śni mu się, że duszą go ręce tego paskudy, wciągają go do łóżka, jak w koszmarze z ulicy Wiązów. Bije pięściami, budzi żonę, sam się budzi, zapisuje ten sen. Zdesperowana żona modli się w samochodzie o pomoc dla Marka. Mark w tym czasie dalej śpi. I nagle z jego łóżka wyłania się coś jak kula. Mark wyciąga do niej rękę, budzi się przeszczęśliwy na podłodze i zapisuje to w swoim dzienniku. Otwiera księgę Izajasza na 45 rozdziale. A tak by the way to Donald Trump był 45 prezydentem Stanów Zjednoczonych. Przypadek? Nie sądzę. Mark czyta fragment księgi Izajasza, po polsku brzmi on tak. Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody. I królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Ja pójdę przed tobą i nierówności wygładzę. Skruszę miedziane podwoje i połamię żelazne zawory. W tym momencie podpala się pod nim fotel, ale to nie są prawdziwe płomienie. Mark ogląda telewizję, słychać z niej głos Trumpa, nagle się budzi, płomieni nie widzimy, znowu słychać Trumpa. Mark zapisuje w swoim dzienniku, cytuję, Bóg powiedział, słyszysz głos prezydenta, prezydenta Trumpa. Potem Mark zapisuje, Duch Boży powiedział mi, wybrałem tego człowieka, Donalda Trumpa, bo niczym Benjamin Netanyahu jest dla Izraela, a ten człowiek będzie dla Stanów Zjednoczonych. Mark pokazuje to lekarzowi, temu czarnoskóremu, a on odsyła go do lekarza Don Colberta, który bada pacjentów z PTSD. Doktor Colbert coś tam gada o leczeniu, Mark mówi o swoich koszmarach, ale też o śnie o wizycie anioła. W nocy Mark ma kolejny koszmar,
Trzy lata później akcja przenosi się 3 lata do przodu i pojawia się to nagranie Donalda Trumpa. Ladies and gentlemen, I am officially running for president of the United States. Mark przepisuje swój dziennik na komputer, drukuje go i przynosi doktorowi Colbertowi. Doktor czyta o jego śnie z 2011 roku i pyta, czy nie ma nic przeciwko, jeśli jego żona to przeczyta, bo ona umie to rozczytywać. Mary przychodzi do nich, w domu czyta wypociny Marka z 2011, że Donald Trump będzie prezydentem. Mary doznaje szoku i aż chwyta się za... nie wiem, czy chce za serce się chwyci, czy co. Na drugi dzień Mary przychodzi do Marka i doktora Colberta, mówi Markowi, że wierzy w to. Cała trójka zaczyna się modlić. Mark ma kolejny sen, w którym się modli i wychodzi z ciała i staje twarzą w twarz z tym brzydalem. Mary dzwoni do syna, że Duch Święty podpowiada jej, że ma zadzwonić do niego. Jej syn, który nawiasem mówiąc nazywa się DJ, prawdopodobnie Don Junior, mówi: mama, otwórz na drugiej księdze Kronik, 7 rozdział, 14 werset i przeczytaj. Mary czyta: jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę. DJ mówi, że musi zacząć National Prayer Chain, czyli rozpocząć coś jak łańcuszek modlitewny, żeby się modlili za Stany Zjednoczone. I dodaje, że nigdy nie był fanem Trumpa, na co Mary odpowiada: ja też nie. Mary dzwoni do kogo może i organizuje grupy modlitewne dla Donalda Trumpa. Mark sprzedaje swoją łódkę, Mary wsiada do samolotu, gdzieś tam leci i mówi stewardesie, że ma ważny telefon w sprawie grupy modlitewnej, idzie do kibla samolotowego i siedzi na tym kiblu i tak głośno rozmawia, że inni pasażerowie to słyszą i mają z niej bekę, jak ona tam mówi: Boże, chwalimy Cię, cytuję Biblię, że uleczy ich kraj, że Bóg kontroluje wszystko. Mary dalej zajmuje się swoimi grupami. Mary pokazuje mężowi żydowski róg, że Bóg chce, by użyli go w dzień wyborów. Mark woła żonę na oglądanie Trumpa. Trump z kimś dyskutuje, padają Chiny i Meksyk. Pokazują gazety, że Trump ma zero szans. Mary zwierza się mężowi, że co jak Trump nie wygra, bo tak na niego najeżdżają. Mary i grupa oglądają jakiegoś pana demonstrującego róg. Dalej są sceny ludzi dujących w ten róg. Mary i Don oglądają wiadomości o Trumpie i Clinton. Mark z żoną też. Żona mówi, że Trump nie wygra. To już ten dzień wyborów. Mary się cieszy, bo Trump ma 49%, a Clinton 48% na Florydzie. Żona Marka wstaje o 6, włącza TV, a tam Donald Trump jest już prezydentem. Budzi Marka, że Trump wygrał. Mark zapisuje w dzienniku, że Ameryka będzie bronić Izraela. Na tym film jakby się kończy. Dalej jest scena, bardzo cringe'owa scena, mająca na celu pokazanie, co to znaczy Ameryka. Widzimy flagę, preambułę do amerykańskiej konstytucji, potem wypowiadają się jacyś ludzie i tutaj kończymy. Moja osobista ocena tego filmu to dno wodorosty i 2 metry mułu. Śmiałam się przez większość czasu trwania. Film ma ogólnie bardzo niskie oceny, chociaż zdarzy się 10 na 10, ale przeważa 1 na 10. Film oparty jest na książce Marka Taylora, który twierdzi, że w 2011 doznał wizji o przyszłym prezydencie Trumpie. Próbowałam znaleźć jego książkę i znalazłam ją na Amazonie. Została wydana w 2017 roku, a w listopadzie 2016 wygrał Trump. Uwierzyłabym mu, gdyby wydał tę książkę jeszcze za Obamy, a tak ja też mogę napisać książkę, że wiedziałam od 2015 czy 2016, że premierem będzie Tusk w 2024. Nie polecam tego filmu, chyba że do pośmiania się. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.